Dzień dobry, kochani. Tu Agnieszka. W tym kolejnym nagraniu, dedykowanym dla kobiet, następne spotkanie z piękną i pełną inspiracji dla nas, kobiet, właśnie kobietą, Anną Taran. Anna jest terapeutą zajęciowym, artoterapeutką, a w swojej pracy wykorzystuje psychologię, mądrość kultur etnicznych. Bardzo też w swojej pracy z kobietami wykorzystuje taniec. W tym nagraniu Anna opowie nam o odpowiednim radzeniu sobie z emocjami. Tak jak ona mówi, postępować z nimi tak, by siebie nie krzywdzić i nie krzywdzić nimi innych. A jednocześnie pozostawać autentyczną i umieć wyznaczać granice. Dużo wiedzy dla pań, które dochodzą do późniejszego okresu. Wasze znaczenie, moc i rola są ogromne. Zapraszamy! Dzień dobry, Aniu! Dzień dobry, witam, witam serdecznie. Witamy wszystkich teraz razem bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym nagraniu poświęconym wzmacnianiu pań. Aniu, niedawno nagraliśmy właśnie audycję z twoim małżonkiem Markiem Taranem, który tak pięknie wzmocnił kobiety. Mamy cudowny odzew. Bardzo to dowartościowało nasze panie, szczególnie te, które przez nasze społeczeństwo są tak odsunięte na bok i troszkę zaniedbane. Bardzo potrzebna audycja i właśnie takie treści powinny być szerzone i taka edukacja też powinna być jak najbardziej wprowadzana do naszego społeczeństwa, żeby podkreślić rolę, moc, znaczenie kobiety, no i oczywiście przede wszystkim tych pań, które już są jak gdyby w takim trzecim etapie, w trzeciej fazie swojego życia, swojego znaczenia i jak się okazuje ogromnie ważnym, jak nie najważniejszym, bo już zdobyły tyle mądrości, tyle wiedzy i tyle znaczenia i warto im o tym przypomnieć, żeby na tym się koncentrowały. A ty, Aniu, jesteś właśnie takim przykładem mądrej, dojrzałej, pięknej kobiety, która całkowicie pogodzona, zaakceptowana, fantastycznie czuje się w sobie i tym dokładnie emanujesz. No i do tego jesteś, ponieważ prawdopodobnie, myślę, że ma to znaczenie, tak piękną kobietą w sobie, która akceptuje siebie i potrafi być dobra dla siebie, stworzyłaś miejsce na udany, dobry związek partnerski, co na pewno jest też tego warunkiem. I razem z Markiem jesteście takim przykładem i inspiracją, jakim powinno być się mężczyzną, jaką powinno się być kobietą, jaki mieć stosunek do siebie, do partnera i w jakim być partnerstwie. I to jest cudowne, co razem robicie, że jesteście tym przykładem i inspirujecie nasze społeczeństwo i wszystkich dookoła. Więc pierwsze pytanie chciałabym ci zadać takie, jak się czujesz jako kobieta, jaką jesteś kobietą? No i potem opowiedz nam właśnie o waszym związku, o waszym partnerstwie. Przede wszystkim chciałam ci podziękować za to, że obdarowałaś mnie takimi pięknymi słowami. Dziękuję ci bardzo, bardzo. Jaką jestem kobietą? Jestem kobietą w tak zwanym wieku już bardzo mocno dojrzałym. Mam 63 lata i powiedziałabym, że te lata to tylko jakaś cyfra. Dlatego, że cały czas niezmiennie czuję się tak, jakbym w środku miała te 30 lat. No, pełna energii, ekspresji. Jestem taka na co dzień w ogóle bardzo taką żywą osobą, która nie usiedzi na miejscu, bo ciągle ma jakieś zadania, które no, uwielbiam. No, myślę, że tak jak powiedziałaś o tej relacji, 45 lat jesteśmy z Markiem. No oczywiście myślę, że to na pewno jest pierwsza rzecz taka, że spotkały się te dwie dusze, które miały się spotkać, które mają jakieś zadania do zrobienia piękne tutaj na świecie. Taka jest nasza droga i myślę, że ona też jakoś wpływa na mnie, że ta witalność taka nieustająca, ona jest, dlatego że
non-stop jestem z ludźmi, bardzo czasami dużymi grupami, zwłaszcza kobiet, które również mnie inspirują, które również do mojego życia wprowadzają wiele pięknych rzeczy. I myślę, że dzięki nim też czuję się na tej każdej płaszczyźnie taka zrealizowana, spełniona. I jeśli chodzi o relację partnerską, no to oprócz tego, że spotkały się te dwie dusze, że mieliśmy się spotkać, bo to myślę, że między innymi oprócz naszej takiej osobistej relacji, no to też, że przyszliśmy tutaj po coś, z jakąś swoją misją, z jakimś zadaniem. No tutaj Marek teoretycznie opowiada nam o przepięknych historiach, które absolutnie nie są oderwane od życia, one są cały czas aktualne, tylko gdzieś były głęboko schowane, ukryte. On to wszystko odkopuje od tych 40 kilku lat, natomiast ja tutaj jestem tą osobą, która gdzieś od strony praktycznej raczej z kobietami zdecydowanie, powiedziałabym, bardziej praktycznie wykonuje pewne rzeczy z nimi i myślę, że to bardzo też wpłynęło na mnie, na to, kim dzisiaj jestem, jak się dzisiaj czuję, co robię, czy jestem zrealizowana w życiu, czy nie, to również te spotkania, które właściwie i spotkania, też prowadziliśmy szkoły z Markiem, takie alternatywne, prawie 30 lat temu to rozpoczęliśmy, że to absolutnie też mnie zbudowało. To nie to, że ja sama, bo tego człowiek nie zrobi siedząc w domu, tak? Tu muszą być jakieś, coś musi nas stymulować też do pewnych działań i na pewno młodzież, z którą pracowałam, dzieci, z którymi pracuję, czy właśnie kobiety, z którymi głównie pracuję, bardzo wpłynęły też na to, jaka jestem. A że tych zadań cały czas jest dużo, więc cały czas w aktywności oczywiście, z wielką radością właśnie tydzień temu skończyliśmy też taki wyjazd tygodniowy z kobietami i naprawdę ten, powiedziałabym, że kobiety są niesamowite, jeżeli tylko mają przestrzeń dla siebie, troszkę tego czasu wolnego, to robią cudowne rzeczy, otwierają się błyskawicznie. Dzisiaj jest taki czas, że naprawdę nie trzeba wiele rzeczy z nimi robić. Nie potrzebujemy już jakichś głębokich terapii, jakiegoś cofania się wstecz, jakiegoś uleczania, uzdrawiania. One po prostu na zajęciach jak są, widzą, czują, że takie jakie są naprawdę w porządku. I zaakceptowanie tego na pewno jest tym takim pierwszym krokiem do tego, żeby dalej gdzieś to pogłębiać, rozwijać, zwłaszcza swoje pasje, bo no tak naprawdę człowiek powinien mieć swoją pasję, bo pasja daje nam taką energię, taką radość. Cokolwiek robimy, tutaj nawiązuję do tego, że jestem też terapeutą zajęciowym i wykonywanie pewnych czynności jest po prostu samo z siebie już bardzo terapeutyczne, że nawet gotując, wykonując tak bardzo prozaiczną rzecz jak gotowanie, czy sprzątając, człowiek się automatycznie wchodzi do środka, jest sam ze sobą, ze swoimi myślami, ze swoimi odczuciami, więc jak człowiek ma jakąś pasję i przypomniał sobie, że ją ma, bo tak naprawdę każdy człowiek na świecie, jak się pojawia, no to jednego interesuje malarstwo, innego stolarstwo, innego jeszcze szydełkowanie, no wykonywanie wielu jakichś różnych wspaniałych rzeczy, tworzenie właśnie rękoma. No ale później w trakcie wychowania, całego naszego tego procesu właśnie socjalizowania, naszych szkół, no my gdzieś te pasje zostawiamy, bo albo nie mamy czasu, albo po prostu uwierzyliśmy komuś, że nasze zainteresowania są bezsensowne, że one nic nie wnoszą do życia, bo nie dadzą nam pieniędzy na przykład. I my o tym zapominamy. Natomiast jak sobie przypomnimy, jak mamy tą swoją, odkryjemy na nowo, że coś potrafimy zrobić, to jest naprawdę ogromne takie spełnienie w środku
ogromna radość. Ja czytałam kiedyś książkę o takim społeczeństwie na Okinawie, które żyje po 150 lat. Tam takie babci podobno wskakują na skuterek i po prostu jeżdżą do swojej koleżanki na kawę. I właśnie ta książka ma tytuł Ikigai, czyli właśnie pasja. I tam w tym społeczeństwie każdy coś wytwarza. Jeden jest świetnym kucharzem, drugi malarzem i tak dalej. Oni się spotykają i wymieniają się, sprzedają te swoje produkty i dzięki temu właśnie też są tacy długowieczni. Bo my powinniśmy mieć coś, co nas na chwilę zatrzyma, co spowoduje, że ten czas poświęcimy tylko i wyłącznie sobie i to już jest ogromne spełnienie dla człowieka. Czyli twoim, Aniu, spełnieniem jest właśnie takie odnalezienie twojej ścieżki, twojej drogi i to jest właśnie terapia, gdzie używasz właśnie terapii zajęciowej, artoterapii, gdzie uczysz inne osoby odkrywać ich własne talenty i wyrażać się właśnie za pomocą swojego talentu, jakiegoś zajęcia czy sztuki, czy po prostu dokładnie jakiegoś zajęcia. I to jest część twojego spełnienia, prawda? I pięknie nam właśnie też przypomniałaś o Okinawie, bo tam kobiety, starsze kobiety są jak najbardziej waloryzowane przez ich wiedzę, przez ich dojrzałość, przez ich mądrość. To jest taki fundament, korzeń w społeczeństwie i jest to bardzo długowieczne społeczeństwo, z którego my próbujemy wziąć przykład właśnie, jak powinniśmy żyć, żebyśmy się inspirowali ich postępowaniem, jaką mają dietę, ale przede wszystkim jakie mają podejście do siebie i w jakiej społeczności funkcjonują, oczywiście w zgodzie ze swoją naturą. Co zauważam, to że Marek i ty odgrzebujecie pewną schowaną wiedzę i promujecie ją, dajecie ją światu, kobietom szczególnie, ale mężczyznom też, bo to jest bardzo ważne. Dajecie ją, przywracacie ją, dajecie ją na nowo. Marek się właśnie zajmuje od tej strony bardziej teoretycznej, a ty wprowadziłaś to w praktykę i pracujesz razem z kobietami i z ludźmi, pracowałaś z dziećmi. I co was scala, też na pewno między innymi, to właśnie ta wspólna pasja, ta wiedza, że dzięki też tej wiedzy, odgrzebaniu tej wiedzy, staliście się istotami dojrzałymi i tą mądrość, tą wiedzę wprowadziliście w praktykę zarówno w waszym związku, jak i właśnie w waszej pracy i edukujecie resztę społeczeństwa. Bardzo wam za to dziękujemy. To ja dziękuję, że mam taką możliwość, że tak dużo kobiet i mężczyzn również to czuje. Tak jak powiedziałam, zaczynaliśmy już prawie 30 lat temu pracę z ludźmi. Tak, może to tak nieładnie brzmi, ale w takim cudzysłowiu. To kiedyś było naprawdę o wiele trudniej tak wejść, no właśnie, zwłaszcza na moje zajęcia, gdzie tutaj ja głównie no, fascynuję się i to stosuję na co dzień, ja tym żyję. Po prostu każdą złość czy smutek po prostu wytańczę, tak? Czyli ruch daje mi, to jest ten kanał, przez który wychodzi to, czego nie chcę. Ja w ogóle tak żyję, że nie mam niezałatwionych spraw. I to też polecam, żeby wprowadzić to w życie, dlatego że dużo osób nosi w sobie mniejsze lub większe tajemnice albo rzeczy niewypowiedziane, nieoczyszczone, jakieś przestrzenie z ludźmi. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w życiu, bo być może to mi daje też gdzieś tą taką energię wewnętrzną ogromną, że jak ja się kładę spać wieczorem, to nie mam sprawy takiej, żebym ją wałkowała, tak, przed zaśnięciem. Ja po prostu czuję się, wszystko zostało zamknięte w danym dniu, bo rano uwielbiam budzić się jak ten skowronek właśnie, radosna, szczęśliwa, że nic się nie ciągnie no, z tej przeszłości, czyli z dnia poprzedniego. Nieraz tak się zdarza, że pewnych rzeczy się nie przeskoczy, że dzień jest za krótki i nie da się tej sprawy załatwić,
ale widzę wtedy różnicę, jak ja wstaję rano i wiem, że ta sprawa jeszcze nie jest załatwiona, jeszcze nie jest zakończona, to moje stanie jest też inne. Natomiast jak my budzimy się rano właśnie z taką ciekawością, no co dzisiaj ciekawego się wydarzy, jaki będzie dzień, niezależnie właśnie od pogody czy innych czynników, jesteśmy już takie szczęśliwe, to wieczorem również ten dzień powinien być taki, no po prostu zakończony, tak, zamknięty. To też dużo człowiekowi daje, bo jeśli ktoś ma na przykład jakieś niewyjaśnione sprawy, czy jakieś właśnie, tak jak powiedziałam, rzeczy niewypowiedziane, jakieś tajemne, to one bardzo, bardzo źle na nas działają. My może tak bezpośrednio od razu tego nie widzimy, ale jeśli to trwa 10 lat, 20 lat, znam mnóstwo takich osób, które mają jak gdyby swoje drugie życie, tak, inne jakieś, czy przeżyły coś tak ważnego i nie komunikują właśnie jakiejś ważnej osobie, to potem no niestety, ale się przeradza w różnego rodzaju dolegliwości fizyczne, właśnie na przykład niewypowiedziane słowa, to wszelkie takie niedogodności chorobowe związane z gardłem, aż do właśnie tarczycy, do tego wola, jak nieraz ludzie mają, to tam są schowane często te tajemne rzeczy. Także warto się z tego wszystkiego oczyścić, bo wtedy życie jest naprawdę lekkie. Tak, ono nie ma tego ciężaru, natomiast to powoduje ciężar. Aniu, żeby być właśnie takim przykładem kobiety, która czuje się spełniona, akceptuje siebie, ma całe mnóstwo życiowej energii w sobie i jest właśnie taka żywotna i pełna pasji, no to właśnie takim głównym warunkiem jest to, żeby mieć dobre podejście do siebie, tak? Żeby nie liczyć swoich lat, a właśnie liczyć swoje umiejętności, swoje talenty, swoją mądrość. Przeżycia, doświadczenia, no, nie ma nic piękniejszego, tak, niż doświadczanie, bo tylko przez doświadczanie możemy się tak praktycznie czegoś nauczyć, wdrożyć. Teoretycznie nic nie zrobimy, my musimy doświadczyć, przeżyć, wyciągnąć wnioski i jeśli możemy coś zmienić, no to po prostu zmieniać, tak. Aniu, nie dość, że jesteście przykładem i inspiracją dla pięknego partnerstwa, to jesteś przykładem kobiety, która dojrzewa i która całkowicie się akceptuje i która zna swoją moc i absolutnie nie daje się włożyć w jakieś ramki tego, co chce robić dzisiejsza cywilizacja, tylko wręcz przeciwnie, pełny rozkwit i używanie tej najpotężniejszej mocy, którą ma właśnie ta kobieta już dojrzała i tak hojnie się właśnie też tym dzielisz. Bardzo Ci za to dziękuję, bo właśnie tą emisję chciałabym szczególnie zadedykować dla pań, które już dojrzewają, są w okresie menopauzy i my kobiety, wprowadza nam się taki program do głowy przez tych, których Twój mąż nazywa władców umysłu, że to nie jest dobre, to nie jest ładne, to nie jest modne starzeć się. A tak naprawdę z wiekiem, z dojrzałością nabieramy tej wiedzy, mądrości, dojrzałości i to jest nasza ogromna moc, nasz wielki atut i powinniśmy się właśnie w ten sposób dojrzewać, powiedzmy starzeć, ale dla mnie to nie jest starzenie. Ja też absolutnie nie czuję lat ani wieku, jak ty, więc inspirujmy do tego nasze panie, żeby kochały siebie i nie patrzyły w metrykę, w daty, w liczby, tylko promieniowały tą dojrzałością, którą zdobywają. Aniu, no, cudownym jesteś przykładem dla pań, które dzisiaj będziemy chciały uspokoić i zarazić tym. Jesteście piękne w każdym wieku, a każdy wiek ma swoją ogromną moc, którą warto wykorzystywać. Aniu, opowiedz nam o sobie, czym się dokładnie zajmujesz? No więc ja jestem terapeutą zajęciowym i arteterapeutką, czyli taką osobą, która właśnie nie jest nastawiona na teorię, tylko na praktykę. Dlatego, że terapia zajęciowa jest to takie pojęcie bardzo szerokie i uważam, że pomaga ludziom w
naprawdę przy różnych sytuacjach. Terapeuta zajęciowy to nie tylko osoba, która wspiera, pomaga gdzieś osoby z jakąś chorobą, czyli schizofreników, depresantów, czy osób upośledzonych. Jak gdyby terapia zajęciowa jest dla każdego, dla osób, którym trudno jest żyć, które są w jakimś sensie niepogodzone z sobą, z życiem, to zajęcie się czymś konkretnym jest naprawdę cudowną terapią. Tego nas pozbawiono troszeczkę, jeśli chodzi o szkolnictwo, bo za naszych czasów to były prace ręczne, czy prace techniczne, było wychowanie plastyczne. I my mogliśmy troszeczkę dotknąć tej sfery właśnie takiej związanej ze sztuką, czy nawet z zajęciem. To nie musi być taka szumna nazwa, że to jest jakaś sztuka. Samo malowanie obrazu nie chodzi o to, żeby namalować przepiękne jakieś dzieło. Chodzi po prostu o sam ten proces tworzenia tego swojego mini dzieła, czyli skupienie, skoncentrowanie się, wyciszenie się. Takie wejście do środka powoduje, że styczność z czymś takim na pewno nas uspokaja, gdzieś na pewno leczy, na pewno uzdrawia. Więc terapia zajęciowa właśnie no to jest jakieś wykonywanie pracy. I tutaj mogą to być różnego rodzaju robótki ręczne, to może być malowanie, to może być nawet remont domu, to też terapia zajęciowa, bo wszystko, co robimy rękoma w skupieniu, jest dla nas, ma ten aspekt terapeutyczny. Więc to jest, uważam, niezwykle, niezwykle ważne dla nas, dla ludzi, że w ten sposób my możemy sobie sami po prostu pomagać. Nie lekami, nie jakimś zamknięciem w szpitalu, tylko właśnie jakimś konkretnym zajęciem, które nam osobiście sprawia przyjemność, bo ktoś może być świetnym stolarzem, malarzem, nie wiem, nawet prasowanie bielizny czy odzieży również ma aspekt terapeutyczny. Czyli ja tutaj praktycznie się jak gdyby zajmuję w takim kontakcie z ludźmi taką, może nie pomocą, ale takim wsparciem czy pokazaniem drogi, jak w momentach, kiedy jest nam źle, możemy spowodować, żeby było nam lepiej. Ja, jeśli chodzi o terapię zajęciową, najbardziej się tak nastawiłam na pracę z ciałem, czyli taniec spontaniczny, można go nazwać intuicyjnym, autentycznym, takim taniec, który jest absolutnie indywidualny, wychodzi, wypływa ze środka, my go tworzymy. Jest to tak naprawdę ruch, a ruch to życie. Tak? Jeśli my nie ruszamy się, nie stoimy w miejscu, jak gdyby zastyga razem z nami całe nasze życie, każda sfera, więc ruch jest po prostu konieczny, a taniec przy pięknej muzyce, no to porusza tyle emocji, tyle uczuć wyzwala, że jest to naprawdę piękne. Też bardzo lubię w swoich zajęciach, czy tak jak rozmawiam z ludźmi, jak polepszyć to swoje życie, jak je bardziej tak uatrakcyjnić, to wspaniałe jest malowanie dłońmi, malowanie abstrakcji. Nieważne jest, tak jak powiedziałam, co malujemy. Ważne jest, że jesteśmy zaangażowani, że jesteśmy skupieni, że jesteśmy w swoim własnym świecie. Jest to cudowne, więc ja zajmuję się czymś takim, w takim dużym skrócie. Natomiast też przez ostatnich chyba 7 czy 8 lat też życie mnie zetknęło z małymi dziećmi. I też cudownie, bo zaobserwowałam wiele takich ważnych dla nas dorosłych rzeczy, że my jako dorośli zapominamy o tym, jak byliśmy dziećmi, a w naszym życiu dorosłym nie powinno brakować powodów do takiej dziecięcej radości, do dziecięcej zabawy. Dziecko absolutnie ma ten jeszcze mechanizm taki, że ono jest tu i teraz. Ono nie myśli o tym, co wydarzyło się 2 dni temu. Ono nie myśli, co będzie robiło jutro. Ono jest w pełni zaangażowane w ten czas tu i teraz. Jest to piękne. I też piękne u dzieci jest to, że
że one nawet jak są w jakichś relacjach jedno z drugim i jak gdyby doznają jakiś krzywd, powiedzmy, tak, czyli czują się jakoś źle w kontakcie z drugim dzieckiem, bo nie wiem, zostało, bo to dziecko uderzyło, na przykład zabrało zabawkę, to dziecko nie trwa długo w tym swoim nieszczęściu. My ludzie lubimy tak po prostu siedzieć w tym i tak roztrząsać, pisać scenariusze, co kto miał na myśli, jak ktoś chciał nas gdzieś dotknąć swoim zachowaniem, a dziecko po prostu przeżywa coś, co jest dla dziecka trudne, ale dziecko wystarczy przytulić, powiedzieć, że się z tym dzieckiem jest i ona natychmiast przechodzi do dalszego etapu, po prostu dalej się bawi. Więc cudownie też jest obserwować dzieci, być z dziećmi, mieć jakiś minimalny wpływ też na to, żeby dziecko się cudownie czuło, żeby się mogło rozwijać wspaniale. Więc ja tak właśnie od dziedziusia tak, do dorosłych kobiet głównie, jak gdyby ten swój czas na to poświęcam i jest to naprawdę cudowne. Aniu, najwięcej pracujesz z kobietami w praktyce i bardzo dobrze znasz kobiety i naszą kobiecą naturę. No to, co charakteryzuje kobiety, no to jest nasza emocjonalność, tak? I często panie się właśnie skarżą na to, że nie radzą sobie ze swoimi emocjami. Czyli ty w praktyczny sposób dajesz im konkretne, praktyczne narzędzia, jak mogą skanalizować swoje emocje, jakie mogą wyrażać, żeby je transmutować. Tak jak powiedziałaś, ruch, który jest właśnie, no ruszy energią, poprawi nie dość, że nasze zdrowie, ciało, a nawet i układ hormonalny, a jak doprowadzimy do równowagi naszych hormonów, to i nasze emocje się prawdopodobnie też zrównoważą. Więc tak praktycznie dla pań, jak przez takie właśnie zajęcia, terapie zajęciowe czy artoterapię, właśnie o co chodzi, że możemy wyciszać, uspokajać, równoważyć nasze emocje? Czy możesz dać parę rad? Tak, oczywiście. Na początku chciałam też powiedzieć, że to, że kobiety są, jak powiedziałaś, emocjonalne, to też jest piękne, bo dzięki temu też jesteśmy takie różnorodne. Bo każda z nas te emocje wyraża w inny sposób. I jeśli je wyrażamy, no to dobrze. Tak? Najtrudniej wydaje mi się, najciężej jest dla ludzi w ogóle ogólnie, czy dla kobiet, jeśli te emocje się w sobie kumuluje, trzyma się, zatrzymuje się i nic się z nimi nie robi. Kiedy mamy właśnie takie problemy przez tą emocjonalność, która już wyszła z tej równowagi, że mamy tendencję wpadania albo w histerię, albo w depresję, tu przydałoby się właśnie poszukać jakiejś formy takiej praktycznej terapii, tak? Oczywiście, że tak. I dlatego cały czas będę tutaj podkreślać, że dla mnie osobiście nie ma lepszej metody jak ruch i taniec. Można oczywiście tańczyć indywidualnie sobie w domu, ale to myślę, że to jest za mało. To najpierw trzeba wypraktykować i znaleźć się na dużo większej sali niż na przykład mieszkanie, bo mieszkanie jednak jest ograniczone nawet, jeśli chodzi i o metraż, ale i o sprzęty, więc spora sala i najlepiej grupa kobiet, dlatego że wtedy najlepiej, najszybciej, najłatwiej te emocje można wyrazić. No bo jeśli nawet my sobie w domu potańczymy, owszem, ruch wspaniale, że się wykona, że się człowiek zmęczy, czyli się rozluźni, to już jest ta pierwsza taka podstawa. Natomiast żeby z tymi emocjami, jeśli mamy tą tendencję do tego, że my się zamykamy, że my te emocje chowamy, bo my się wstydzimy, bo my się krępujemy, bo my jako dziewczynki byłyśmy też wychowywane właśnie na te grzeczne dziewczynki. Zamykano nam buzię, nie mogłyśmy krzyczeć. Nie mogłyśmy biegać, bo my miałyśmy być w ładnych sukieneczkach z jakimiś loczkami, no jesteśmy śliczną dziewczynką. Chłopcy oczywiście mogą wyrażać to, co czują, a dziewczynki jednak się temperowało bardzo mocno. Dziś może troszeczkę jest inaczej, ale też ta tendencja pozostała gdzieś, tak, że my chcemy mieć piękną dziewczynkę, laleczkę, która
po prostu jest grzeczna. Więc my bardzo często mamy te usta, no, siłą nam zamknięto. I tutaj no, oczywiście każdy ma swoją historię, więc też trzeba by wniknąć troszeczkę, żeby wiedzieć, co chcę zrobić. Czyli na przykład chcę w końcu wykrzyczeć pewne emocje, chcę je wypowiedzieć. No i troszkę trudno byłoby to zrobić w domu. Natomiast bezpiecznie na sali, wtedy, kiedy jest jakaś grupa, no co najmniej kilkunastu, dwudziestu, trzydziestu kobiet, no u mnie na zajęciach to nieraz potrafi być 40, 50. I wcale nie jest to przeszkodą, dlatego że wtedy, jak jest taka duża, liczna grupa kobiet, to po prostu jedna po drugiej się jak gdyby pozbywa lęku, wstydu, jakiegoś zażenowania, no bo nie bardzo wie, co ma robić. Więc tutaj jest takie wzajemne wspieranie się w tym. Jak my zobaczymy, że ktoś potrafi coś wykrzyczeć, wyśpiewać, jakoś intensywnie zatańczyć, to dodaje odwagi, więc na pewno na początku powinniśmy też spróbować, żeby być jednak w takiej grupie, bo to jest taki bodziec, gdzie no naprawdę teraz jak jeżdżę na te nasze spotkania do Łaz, bo ostatnio tam najczęściej prowadzę zajęcia z kobietami, to wystarczy muzyka, wystarczy jeden utwór, drugi z moją jakąś zachętą, no natychmiast uwalniają kobiety, tak bardzo chcą krzyczeć, i tak bardzo się cieszą z tego, że mogą to zrobić, że tu jest na pewno taki pierwszy krok, żeby ten głos, jeśli uznamy, że nam jest trudno coś wypowiedzieć, że my się krępujemy coś powiedzieć, że nam jest... No czasami, ja już nie mówię o wyrażaniu emocji, bo to jest bardzo ciężkie. Naprawdę nas kompletnie nie przygotowano, jeśli chodzi o tą sferę takiego radzenia sobie z emocjami. Bo cudownie one są, bo tak jak powiedziałam, one nas też charakteryzują, każdy jest inny. Natomiast też my się powinniśmy wcześniej nauczyć tego, że emocje należy wyrażać i należy się nauczyć, jak to robić. Bo jedna postawa może być taka, że ktoś jest zamknięty i te emocje kumuluje do środka, więc to dla niego, jeśli chodzi o taki stan potem psychofizyczny, jest bardzo trudne, bo to wszystko ta osoba w sobie nosi. A czasami jest ta druga postawa na drugim biegunie, gdzie ktoś uznaje, że on ma emocje, więc nieważne, czy on tymi emocjami zmiecie kogoś z powierzchni ziemi, bo on się musi wyrazić, bo on ma emocje, więc zarówno jedna postawa, jak i druga na pewno w jakimś sensie jest szkodliwa. Tak? Tutaj jest szkodliwa dla tej osoby, która ich nie wyrazi, a natomiast ta druga postawa to znów urażamy bardzo mocno innych ludzi, którzy mogą być wrażliwi, przewrażliwieni czasami i podniesienie głosu na kogoś może być naprawdę bardzo, bardzo przykre, trudne, ciężkie. Więc my mamy się nauczyć wyrażać swoje emocje, żeby nie zrobić krzywdy sobie, ani komuś. Pięknie, tak? Pięknie to powiedziałaś. Czyli często się mówi, że trzeba kontrolować emocje. To jest bardzo ważny temat. Tu nie chodzi o to, żeby je kontrolować, żeby je tłamsić albo wyrażać ekscesywnie, tylko właśnie nauczyć się sobie z nimi radzić. I my kobiety, ponieważ jesteśmy emocjonalne i albo dusimy to w sobie, albo histeryzujemy, to co właśnie możemy robić, żeby nauczyć się? Wiele pań właśnie o tym mówi, ja kiedyś byłam bardzo znerwicowana i bardzo krzykliwa, wręcz histeryczna i nauczyłam się, ogarnęłam to w sobie, ale to była i wiedza, i praca z ciałem, i praca z umysłem, praca z energią, ale jakie rady możesz dać właśnie dla pań, żeby uczyć się radzić, zdrowo wyrażać swoje emocje? Oczywiście. My na pewno nie możemy tego zrobić siedząc gdzieś i tylko słuchając o tym. My musimy wykonać, jak ja to mówię, robotę całą sobą. I od czego tutaj zacząć? Właśnie może ja powiem na takim przykładzie, bo ostatnio prowadzę takie zajęcia, żywiołowa kobieta i na bazie jak gdyby naszych czterech żywiołów dotykamy różnych naszych sfer.
Czyli najpierw, jeśli chodzi o żywioł ziemi, materii, czyli naszego ciała, czysto fizycznego, później wody, czyli naszej sfery seksualnej, kreującej, tworzącej życie, pięknej, zmysłowej i takiej płynnej. Tutaj właśnie wtedy możemy się nauczyć tej płynności w życiu. Później ogień, czyli tej witalności, tego też może niektórym brakować. I często też przychodzą na zajęcia kobiety, które są, one ledwie dotykają podłogi, po prostu jakby są w takim zawieszeniu. A tutaj my mamy tą ognistość swoją gdzieś też wydobyć ze środka, bo to jest niezwykle ciepła, gorąca, wspaniała energia, która nam daje no, dużo mocy do działania. Tak? No i powietrze, czyli ta część taka już duchowa, bardzo delikatna, bardzo subtelna, łagodna. Ja tak uważam, że jeśli brakuje nam któregoś elementu, to w życiu gdzieś pewne sfery naszego życia będą kulały, bo jeśli nie ma w nas, powiedzmy, tego elementu ziemi, no to będzie nam ciężko tutaj w naszym świecie odnaleźć się materialnie. Będziemy może miały taką skłonność, ja nie zarobię, ja nie jestem w stanie, bo ja nie mam dobrego wykształcenia, albo za moje wykształcenie są małe garze, więc co zrobię? No uwieszę się na ramieniu jakiegoś mężczyzny, będę czuła tą stabilność. A my mamy właśnie się nauczyć najpierw być absolutnie samodzielne, samowystarczalne, jeśli chodzi o sferę materialną, żebyśmy nie łączyły się z mężczyzną właśnie tylko po to, tak, żeby nie być w tej przestrzeni same, że on nam da po prostu taką stabilność, więc opowiadam oczywiście o tej energii płynącej z danego żywiołu, a później prowadzę zajęcia, gdzie poprzez właśnie taniec, ćwiczenia i muzykę, a ja się tutaj opieram bardzo, tak najbardziej chyba na muzyce etnicznej, która jest po prostu niesamowita. I jak gdyby pracujemy z tymi różnymi elementami. Jeśli nie brakuje nam żadnego tego aspektu, to my jesteśmy pełne, kompletne. Wtedy z innej pozycji też zawieramy różne relacje partnerskie, bo już nie kulejemy w jakichś tam obszarach. Więc to jest bardzo ważne, a jeśli chodzi o samo właśnie nauczenie się tego wyrażania emocji, czy takiego nauczenia się, co mam zrobić, tak, jak mam to zrobić, to najpierw trzeba zacząć od tego, że jeśli tłumimy te emocje i ciężko nam jest nawet podnieść głos, bo byłyśmy gdzieś za to w jakiś sposób beszczane, że no to nie wypada nam krzyczeć czy podnosić głosu, mamy być ciche, no to trzeba ten swój głos usłyszeć, czyli wykonać różnego rodzaju ćwiczenia, żeby się z tym swoim krzykiem oswoić. Tak? I jeśli się z tym krzykiem oswoimy, no to później jest też ta praca z ciałem, czyli dzięki muzyce takiej właśnie ognistej, bardzo dynamicznej, po prostu jak się ruszamy, bo już nie chcę używać określenia tańczymy, bo to ktoś może być, a ja nie umiem tańczyć i to nie jest dla mnie. Tu nie chodzi, to my z czasem stworzymy naprawdę swój niezwykły taniec, ale na początek niech to będzie ruch. To może być skakanie, bieganie, schylanie się, no, wykonywanie wielu różnych ruchów przy danej muzyce. To z samego tego faktu, jeśli to jest intensywny wysiłek, my męcząc się, wydatkując tą swoją fizyczną energię, po prostu pozbywamy się napięcia, bo całe, myślę, społeczeństwo na całym świecie, oprócz może naprawdę jakichś tam wyjątków, my mamy z tym problem. My budzimy się ze snu już w napięciu. Śnimy
śpimy i również ten nasz sen może być też taki napięty, bo możemy się budzić. Więc żeby się też nauczyć rozluźniać. Czasami trudno jest komuś dać takie polecenie, rozluźnij się, bo my tak do końca możemy nie poczuć, co to znaczy, czy ja już jestem rozluźniona, czy nie. Natomiast jeśli my naprawdę zmęczymy się takim 15-minutowym, powiedzmy, intensywnym, szalonym tańcu, to my się spocimy, zgrzejemy, zdyszymy i ciało już jak gdyby podda się, powie, o, ja już nie jestem w stanie dłużej być w napięciu, po prostu odpuszczam. Więc ten taniec taki ognisty powoduje to, że my przede wszystkim najpierw wyrzucamy z siebie te emocje, tańcząc oczywiście boso, bo jak mamy bose stopy, każdy z nas słyszał o refleksoterapii, jest to naprawdę taki automasaż, bo skacząc na te stopy, czy biegając, to my po prostu te stopy masujemy. Więc to jest też takie cudowne, że kolejny jak gdyby taki dodatek do tego, że no, poprzez ten właśnie taniec boso, my również masujemy te wszystkie swoje wewnętrzne narządy, nawet nie mamy o tym pojęcia, to się po prostu dzieje. Więc na pewno taki taniec intensywny, taniec ognia służy temu, żeby zrzucić z siebie bagaż. Ten, który my nosimy na plecach, z którym jest nam ciężko, jesteśmy przygarbione, jesteśmy sfrustrowane. No, taniec to jest taki ładunek niesamowitych, niezwykłych emocji, zwłaszcza jak się tańczy w grupie, że człowiek naprawdę wychodzi szczęśliwy. No, ja chciałam powiedzieć tak może na przykładzie, w czerwcu tego roku na zajęciach u nas w Łazach była kobieta, która, ja widziałam od razu po jej ciele, że ona ma takie tendencje do takiego zatrzymywania się, do takiego stania w miejscu. Jakieś ćwiczenia, które też robiłam, to powodowały, że ona zamiast wykonać ćwiczenie i iść dalej, ona się zatrzymywała, opuszczała głowę, siedziała 5 minut, 10, 15 minut, nie mogła ruszyć dalej. No oczywiście tutaj też z nią rozmawiałam, zachęcałam, też wypowiadałam troszeczkę i no i ona właśnie tańcząc na jednych zajęciach teraz przyjechała, no jak to się mówi kolokwialnie, opadła mi szczęka. Po prostu ona sama mi powiedziała, ruszyłam z miejsca i ona była zupełnie inną osobą. Świeciły jej się oczy, była naprawdę taka radosna, że to przyjechała inna kobieta po 3 miesiącach. Więc, czyli często może kobiety, które były kulturowo troszkę stłamszone, takie, to uczą się na takich zajęciach, jak wyrażać swoje emocje, wyrażać w ogóle swój głos, ale i wyrażać samo siebie. No oczywiście, bo tego rodzaju, jakiego tutaj słowa użyć, przygoda, nie praca, powoduje, że właśnie wtedy, kiedy my tańczymy, kiedy się ruszamy, kiedy jesteśmy wśród innych kobiet, my się uczymy autentyczności. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, bo autentyczność daje nam wolność. Jeśli my nie jesteśmy autentyczni i ciągle w różnych sytuacjach życiowych zakładamy maskę, no bo tutaj jestem w takim towarzystwie, więc ja mam się tak zachować, idę w inne miejsce, więc tam zakładam kolejną maskę i jeszcze inaczej się zachowuję, to jest to dla ciała, dla naszej duszy w ogóle bardzo ciężkie. Natomiast jak my się pokochamy, no może to zanim się pokochamy, to troszkę czasu, powiedzmy, że minie, ale najpierw się polubmy. Niezależnie od tego, w jakim wieku jesteśmy, co robimy, jak wyglądamy i tak dalej, to właśnie taka wewnętrzna radość, to ta autentyczność daje człowiekowi ja uważam, że naprawdę no, takie nieskończone siły, tak? bo akurat może ja tutaj też mówię na swoim przykładzie, chociaż naprawdę tutaj jestem osobą skromną i absolutnie nie chcę tutaj w ten sposób o sobie też może mówić, ale tak chociaż troszeczkę powiem, że naprawdę
to działa, bo mam niespożyte siły, tak? Fizyczne i psychiczne i w ogóle. Aniu, myślę, że to były słowa właśnie jak radzić sobie też z emocjami w wypadku kobiet, które no w jakiś sposób są stłumione. A jak właśnie radzić sobie, jak uczyć się radzić z emocjami dla kobiet, które no idą w ten przeciwny biegu, czyli są znerwicowane, rozhisteryzowane, nie potrafią kontrolować tych emocji, co jest charakterystyczne, wiesz, te takie duże uderzenia emocji są związane z naszymi hormonami właśnie w okresie czy PMS-ów, czy menopauzy. To jest takie charakterystyczne dla kobiety, że nie dajemy sobie rady z naszymi emocjami. Często to są właśnie takie wybuchy, eksplozje emocji. Jak sobie z tym radzić właśnie też takimi metodami? No więc to też trzeba rozpoznać, czy my mamy taką naturę i my już jesteśmy takie ekspresyjne w tych swoich emocjach i nie liczymy się z drugim człowiekiem i wyrzucamy, byleby oczyścić się z nich. Czy my mamy taką tendencję, że je kumulujemy, nic nie mówimy, zaciskamy zęby, a później przychodzi taka jedna chwila, ktoś naciśnie w jakiś tam czuły punkt i my wtedy wybuchamy, tak? Więc jeśli to jest taka postawa, że no my musimy same ze sobą porozmawiać, tak? Jaką właśnie ja postawę reprezentuję. Jeśli taką, że kumuluję, a później wyrzucam, no to trzeba też, na pewno ja uważam, że w każdym przypadku, najpierw trzeba popracować trochę z tym swoim głosem, krzykiem, żeby to gardło i tu, tutaj, żeby jak gdyby wypchnąć ten głos, a tutaj, żeby jednak się na tyle gdzieś wykrzyczeć, że w sytuacjach trudnych, gdzie jestem, już nie będę miała ochoty tego zrobić, bo będzie to już dla mnie za dużo, to mnie zmęczy. Krzyczymy w kontrolowanych warunkach, a tak naprawdę ten nasz wybuch jest spowodowany tym, że kumulowałyśmy w sobie emocje, których też nie wyrażałyśmy i w pewnym momencie się tyle nazbierało, że jest wybuch. No potwierdzam, znam to z autopsji. Tak, czyli tu się trzeba uczyć, no i właśnie to, ja się też tego uczę nadal, bo też życie mnie stawia czasami w bardzo takich trudnych sytuacjach, że muszę się z kimś skonfrontować, wypowiedzieć to, co czuję, nie mogę tego zatrzymać, bo sobie zrobię źle, tej osobie też zrobię źle, tak? Bo tutaj te dwie osoby mają jakieś zadanie do wykonania, nauczenia się czegoś, więc naprawdę nauczyłam się bez ściskania w splocie słonecznym, że oj, jak ja to powiem, jak ja to wypowiem, to takie trudne, prawda, żeby kogoś nie urazić na przykład i żeby być dobrze zrozumianą, no to też się tego nauczyłam, że potrafię powiedzieć i nie muszę krzyczeć, bo tutaj my kobiety powinniśmy, tak uważam, gdybyśmy my miały taką postawę właśnie tej z jednej strony łagodności, ale na pewno nie bycia ofiarą, ale z drugiej strony stanowczości. I my jako kobiety, my kobiety mamy też taką zdolność, jak bym powiedziała, mimiczną, że no oczywiście każdy człowiek wyraża się również niewerbalnie i my czasami po czyjejś minie jesteśmy w stanie odczuć czyjeś niezadowolenie na przykład, tak? Albo nieakceptację. Ale my kobiety naprawdę też taką świetną robię zabawę, taką muzykę hawajską, gdzie w trakcie muzyki wyrzucamy pewne takie słowo ha, ale bardzo głośno, ale nie tylko werbalnie, również cała postawa ma to wyrazić. I później wystarczy naprawdę spojrzeć tak zdecydowanie i mocno i w ten sposób postawić granice. Ja pamiętam dawno temu, jak nasza córka jeszcze miała chyba z 15 lat, piękna blondynka o błękitnych oczach, wysoka, szczupła, byliśmy w Egipcie. No i można sobie wyobrazić fascynację, tak? Jej wyglądem, więc wszyscy tam mężczyźni ze sklepów powychodzili. No i oni są bardzo nachalni. I ja naprawdę, ja po prostu spojrzałam głęboko w oczy, zrobiłam ruch ręką, i oni nie śmieli podejść. Nie musiałam użyć głosu, nie musiałam ich
skrzyczeć, nie musiałam użyć wulgaryzmów, prawda? Nie musiałam nic, ja tylko na nich zdecydowanie mocno spojrzałam. Więc też tego się trzeba nauczyć, tak? Jeśli oczywiście ktoś chce, bo nie ma przymusu, ale to naprawdę pomaga, bo nie używasz wtedy tego głosu, nie, bo czasami też takie, że jak my te swoje emocje wyrzucimy, to my same też nie czujemy się komfortowo, prawda? Raczej nie. Wręcz przeciwnie. Tak, no, później nas tam gniecie, tak? A może nie powinnam, a może za mocno, a może coś. Więc to i tak nam nie daje jakiejś też, nie przynosi jakiegoś rozwiązania, satysfakcji. Więc przynajmniej no, na moich zajęciach ja też właśnie uczę kobiety wydobywać siebie, żeby to ciało było zgodne, spójne z tym, co czuję w środku. Bo często się też spotykam z taką postawą wobec dzieci, że dziecko robi coś naprawdę karygodnego w danym momencie i rodzic na przykład mówi, nie, nie rób tego, ale jednocześnie się śmieje, ma uśmiech na twarzy. Więc dziecko jest, po prostu nie wie, czy ono robi dobrze, czy ono robi źle. Więc my, jako te autentyczne kobiety, również musimy o to dbać, każdy człowiek, że to ma być spójne. Ja się z czymś nie godzę i pokazuję to swoim wzrokiem, że to nie jest dobre. I naprawdę dziecku wystarczy na dziecko też nieraz spojrzeć. Dziecko wie, że akurat to, co zrobiło przed chwilą, czyli na przykład ugryzło drugie dziecko, nie jest czymś właściwym. Aniu, to jest właśnie taka równowaga i umiejętność też stawiania granic dla naszego zdrowia emocjonalnego, ale czy my też możemy sobie postawić same sobie takie granice i powiedzieć, okej, urządzanie histerii, nadmierne ataki złości, to mnie krzywdzi, to krzywdzi innych, ale mnie to krzywdzi, tak? Moje zdrowie się wtedy rujnuje i psychiczne, i fizyczne, więc samej sobie też mogę dać takie postanowienie i postawić granicę, dość tego, nie chcę się męczyć sama ze sobą jeszcze, żeby inni się ze mną męczyli i zaczynam szukać jakichś właśnie sposobów, metod, żeby się ogarnąć z tym. Ja tak zrobiłam. To jest początek, czyli podjęcie decyzji, zaangażowanie się w ten proces, że chcę się ogarnąć, że chcę zmienić. No i wtedy szukamy różnych metod. I dla ciebie właśnie taką metodą są te terapie zajęciowe, artoterapia, a tutaj dla kobiet no głównie mówisz, że najbardziej sprawdza się ten taniec, tak? No bo to faktycznie dla mnie to była joga. Joga fantastycznie, wiesz, równoważyła te wszystkie aspekty naszego ciała fizycznego, mentalnego, właśnie emocjonalnego, energetycznego, hormonalnego. Taniec jest dokładnie czymś takim. I jak mówiłaś na przykład o rozluźnianiu, że żyjemy w permanentnym napięciu, kiedy mówiłaś, że kobieta po tańcu jest już tak wycieńczona i tak zmęczona, że ona nagle się rozluźnia, ciało się rozluźnia, to my w jodze też używamy takiej metody rozluźniania i to świadome rozluźnianie jest bardzo ważne, my musimy się rozluźniać, my musimy mieć tą świadomą relaksację, taki świadomy odpoczynek i kiedy my nie wiemy, że jesteśmy rozluźnieni, bo jesteśmy cały czas w napięciu i nawet nie czujemy naszego ciała, to my najpierw napinamy mięśnie, a dopiero później je rozluźniamy. Tak jak wy najpierw tańczycie i potem jest to rozluźnienie. Także mówisz, że tutaj tym sposobem dla zdrowego wyrażenia emocji byłoby właśnie taka terapia z tańcem. Ja może jeszcze dodam też, że no bo oczywiście zajęcia z terapii tańcem, ruchem mogą być bardzo różne. No ja się ukierunkowałam akurat, tak? Widzę tego efekty, sprawia to przyjemność, naprawdę sprawia przyjemność, nie jest to jakaś ciężka, trudna praca, jest to bardzo przyjemne. Natomiast przechodząc przez takie na przykład etapy, jak o których przed chwilką powiedziałam, to naprawdę poprzez taki ukierunkowany ten ruch troszeczkę, to możemy właśnie wydobyć siebie to, co nam brakuje, a jednocześnie, wiesz, będąc w grupie iluś osób, zaczynamy po prostu siebie akceptować takimi, jakimi jesteśmy, czyli rozmarza nam się tusz, jednym się skręcą włosy, drugim się wyprostują, jesteśmy spocone i tak dalej i następuje coś takiego, że nie musisz non-stop wyglądać tak, jakbyś przed chwileczką wyszła z jakiegoś zakładu kosmetycznego czy ze spa, że my mamy sobie dać też prawo do tego, żeby wyglądać gorzej, lepiej,
bo to też nas prowadzi do tego, żeby być autentyczną. Ja oczywiście tutaj bardzo chętnie też chciałabym nawiązać do tego okresu menopauzy u kobiet, więc jeśli zechcesz, to możemy w tym kierunku troszeczkę podążać. Tak, bo właśnie, kiedy są te problemy, największe problemy emocjonalne, przynajmniej kobiety tak uważają, nie lubią tego okresu, nie czują żal za przemijaniem, kiedy... Więc właśnie. Więc pierwsza podstawowa rzecz, że my tego nie akceptujemy, bo my nie lubimy siebie, bo być może mamy żal, że nasze życie nie było do końca udane, że nie zrobiłyśmy wielu rzeczy, że poszłyśmy w kierunku, który nie był nasz, że zostałyśmy do czegoś przymuszone, na przykład zdobywając zawód, tak, bo tak chcieli rodzice. Czy miałyśmy niewłaściwą pracę, niewłaściwego partnera, albo dzieci nie urodziłyśmy, albo miałyśmy za dużo dzieci, no różne mogą być tutaj rzeczy. I taką pierwszą, najważniejszą rzeczą, żebyśmy my w okres menopauzy, który jest, słuchajcie, jednym, ja uważam, z tych trzech takich inicjacji kobiety, jest czymś, co jest najpiękniejsze. A dlaczego, to jeśli pozwolisz, to opowiem. Koniecznie. Więc najpierw jesteśmy dziewczynką, wspaniałą, piękną, cudowną istotą. Wchodzimy w przepiękny czas, ten tak zwany czerwony, tak jak Marek pięknie właśnie opowiada, to tak jak baśni, że jesteśmy najpierw białe, potem czerwone, a później jesteśmy czarne. Czyli ta biel, czyli ta czystość, ta lekkość, zwiewność, później pojawia się właśnie ta czerwień w naszym życiu, czyli pierwsza menstruacja i my pomału stajemy się kobietą, która staje się, która, ja bym powiedziała tak, non-stop rozkwita. I słuchajcie, drogie kobiety, to się nie kończy z tym czasem, kiedy kobieta wchodzi w okres menopauzy. Nie lubię, i to jest niewłaściwe określenie, jak się mówi o przekwitaniu. Dlatego, że uważam, że najpierw kobieta jest tym białym, delikatnym kwiatem, potem jest tym pięknym, czerwonym, a później ona cały czas, a tak jak są róże, nie wiem, czy widziałyście, które są już później tak ciemne, że aż mają czarne końcówki, czy czarne płatki od spodu, czy takie burgundowe. Więc to jest kolejne rozkwitanie, ale jakby warunkiem tego jest to, żebyśmy my się przede wszystkim zaakceptowały, że jesteśmy kobietami. Bo bardzo często spotykam się z tym, że kobiety no są bardzo sfrustrowane tym, że jednak mimo, że niby jest ta równość żeńsko-męska, to jednak no kobiety do końca tego nie doświadczają. Być może tak były wychowane, że tata czekał na syna, urodziła się dziewczynka, więc tutaj są również różne takie różne przypadki i my przeszłyśmy różne historie, więc nieważne, jaką historię przeszłyśmy, ważne jest teraz, w jakim momencie swojego życia jesteśmy. Jeśli jesteśmy teraz czerwone, no to oczywiście rozkwitajmy, cieszmy się tym czasem, natomiast czekajmy z radością na okres menopauzy, dlatego że ja uważam, to jest kolejne piękne wejście w najbardziej dojrzały okres naszego życia. Jeśli my to z gruntu już negujemy, to nie będziemy tego doświadczały, same się tego pozbywamy. Ja w okres menopauzy weszłam, jak miałam 46 lat, więc byłam bardzo młodą kobietą, bo zwykle ten czas przychodzi gdzieś koło 50 kilku lat. Natomiast miałam koleżankę ginekolog, byłam wtedy u niej na wizycie i zapytała, jak ja się czuję. Powiedziałam, że się czuję tak fenomenalnie. Zresztą ona nie musiała mi mówić, że mnie nie są potrzebne hormony, bo ja hormonów nigdy nie przyjęła. Dlatego, że właśnie ta nasza gospodarka hormonalna, ona wtedy zaczyna się właśnie huśtać i tam robić różne rzeczy, bo kobieta, wchodząc w okres menopauzy, wchodzi w ten okres takiego nieprawdopodobnego doładowania tym gorącem, które kobiety już na wstępie negują, a że ma się uderzenia gorąca,
że się kobieta robi czerwona czy spocona. No ja przez to przeszłam i absolutnie się z tym nie zgadzam. Oczywiście my mamy takie skojarzenia, no bo ktoś w ten sposób ten czas określał, a na przykład one absolutnie nigdy nie były moje. Ja się wręcz cieszyłam z tego, bo każde uderzenie gorąca, czyli to zatrzymanie tej mądrej krwi w środku, powodowało, że ja miałam siłę tytana jakiegoś fizycznie. Ja naprawdę można było przenosić góry. Nigdy nie widziałam, bo oczywiście oglądałam się wtedy w lustrze, tak? Czy jestem spocona, czy ja tak źle wyglądam i w ogóle. Tego nie było widać na zewnątrz, bo nawet swoich najbliższych pytałam, tak? Słuchajcie, po prostu uderza mi teraz to gorące, jak ja wyglądam, tak? Więc nikt tego nie zauważał, tak? A my myślimy, że cały świat widzi, jak my się tutaj z tym gorącem teraz mierzymy. Natomiast ja chciałam... Przestać się tego wstydzić, Aniu, a właśnie zrozumieć, jakie to jest potężne, jaka to jest potężna moc. Dziękuję Ci bardzo z całego serca, że właśnie o tym powiedziałaś, bo bardzo dużo pań się skarży i wstydzą się tego, unikają, chcą zrobić to, co Tobie zostało zaproponowane, wziąć jakieś leki syntetyczne, żeby się tego pozbyć, a tak naprawdę to jest bardzo potrzebne. Słuchajcie, tak, jeżeli ktoś ma rzeczywiście jakieś już, też nie mogę powiedzieć, żeby ktoś nie brał, bo to jest decyzja nasza suwerenna, tak? Ale jeśli to tylko są te uderzenia gorące, nic więcej się nie dzieje, po co to brać? Przecież zakłóci się wtedy tą naszą wewnętrzną energię, ten ogromny ładunek gorąca, ciepła, czyli nieprawdopodobnej energii, która naprawdę w życiu nam ma pomóc, a nie szkodzić, tak? I oczywiście trzeba nabierać do tego dystansu, czyli ja to oczywiście troszeczkę się z tego śmiałam, tak, byłam w towarzystwie dużym, ja nie miałam z tym problemu, ja, możemy otworzyć okna, bo tak gorąco, tak, no wiecie, te uderzenia gorąca, ja to po prostu traktowałam jako takie śmieszne troszeczkę może doznanie i to mi pomagało, bo absolutnie u mnie nie było czegoś takiego, że ja się tego krępuję. Czyli my mamy nabierać dystans do siebie. W ogóle powinniśmy mieć dystans do siebie przez całe życie, bo jak nie mamy tego dystansu, to różne jak gdyby utrudnienia możemy mieć po drodze. Natomiast, bo zbyt wszystko osobiście do siebie bierzemy, tak? Więc ten dystans, nad tym dystansem trzeba popracować, ale ja chciałam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, bo jak ja ten okres menopauzy weszłam i byłam wtedy na takiej wyprawie we Francji, leżałam sobie na leżaku, czytałam świetną książkę, którą polecam, jeśli ona jeszcze jest do zdobycia, to jest Księga Życia Kobiety Joanny Borysenko, która w fenomenalny sposób opisuje właśnie też tą... ten obszar naszego życia, bo główną bohaterką jest dziewczynka, która się rodzi i poprzez 7-letnie cykle w jej życiu ona opisuje, jak w nas się zmienia gospodarka właśnie hormonalna, jak my dojrzewamy, jak rodzimy dzieci, potem jak wchodzimy w okres menopauzy, jak się starzejemy w cudzysłowie i jak przechodzimy już do innego wymiaru, więc świetna książka. I ja to czytałam tam taką rzecz, że ja wyskoczyłam z leżaka po prostu i wiedziałam, że teraz wszystkim kobietom na świecie, jeśli nie przeczytały tej książki, to będę to mówić. Wtedy, kiedy kobieta wchodzi w okres menopauzy, przede wszystkim dostaje duży ładunek testosteronu, czyli tego męskiego hormonu, który, słuchajcie, drogie kobiety, nie zaprzepaśćcie tego czasu, bo do momentu, kiedy my jesteśmy czerwone, jesteśmy matką dla swojego własnego dziecka czy swoich własnych dzieci, to w momencie, kiedy wchodzimy w okres menopauzy, jak ten ładunek tych hormonów po prostu, wiecie, my tego tyle dostajemy, że właśnie to jest czas, kiedy kobieta staje się matką dla wszystkich istot na świecie. Czyż to nie jest piękne? Kobiety, które się angażowały w życie społeczne, to właśnie w tym czasie, bo one zaczęły czuć swoją siłę, swoją moc wewnętrzną i one już pozbywały się lęku. Więc
To po pierwsze, czyli tutaj te hormony powodują, że my możemy, oczywiście to jest potencjalnie, jeśli my nie będziemy w to wierzyły, jeśli my będziemy się sprzeciwiały naturalnemu procesowi, tak? Czyli wejścia w okres menopauzę, to nie będziemy tego doświadczać po prostu. Będziemy wysuszone, zgorzkniałe, myślę, że nikt nie chce taki być, więc jeszcze taka jedna ważna rzecz, która tak jak powiedziałam spowodowała, że no dla mnie to była eureka, jak ona opisuje tak, bo ona jest neurobiologiem, ponieważ jej medycyna współczesna w ogóle nie dawała wielu odpowiedzi na wiele pytań, jeśli chodzi o życie kobiet. Ona się zajęła też medycyną wschodu, różnymi też terapiami i ona gdyby zobaczyła troszeczkę więcej, robiła też swoje własne badania, no i właśnie opowiedziała taką historię, to powiem krótko, że kobieta, która jest w okresie menstruacji, ma tą swoją mądrą krew, w okresie owulacji przysadka mózgowa zaczyna produkować hormony. Ona nazywała te hormony jakimś tam skrótem LH, LFH i po badaniu jak gdyby tych hormonów i wpływie tych hormonów, które z ogromną siłą przysadka wyrzuca, stwierdziła, że to są hormony intuicji. I to no, coś niezwykłego. Dlatego mi się tam ułożyła ta układanka, że zrozumiałam, że jeżeli kobieta była ze sobą pogodzona na każdym etapie swojego życia, to dla niej właśnie ta menstruacja, to, że te hormony były produkowane, one powodowały, że ona się stawała bardzo intuicyjna. Ona powinna mieć czas na to, żeby ze sobą być, żeby być w przyrodzie. No my teraz nie mamy niestety takich możliwości za bardzo, bo pracujemy. Więc te kobiety były bardzo intuicyjne, bardzo czujące. No i słuchajcie, panie drogie, kochane, że logicznie, taką logiczne byłoby to, że jeżeli kobieta wchodzi w okres menopauzy, to przysadka mózgowa nie produkuje już tych hormonów. Natomiast ona produkuje te hormony i jeśli kobieta jest w zgodzie ze sobą, jest zdrowa też fizycznie, to te hormony mogą wzrosnąć, ta ich produkcja może wzrosnąć, uwaga, 1400 razy większa może być ta produkcja. I to, co jest jeszcze niewiarygodne, to u kobiety w okresie menopauzy to wyrzucanie tych hormonów intuicji trwa non-stop. I stąd jesteśmy takie wiedzące. Wiedza, która przenika czerń. Ty powiedziałaś nam o tych aspektach właśnie trzech kobiet. Wszystkie w nas są i są właśnie aktywne bardziej w tych trzech etapach naszego życia. To, co twój mąż nazywa dziewica, oblubienica i wiedźma, ty nazywasz dziewczynka, kobieta i strażniczka życia. Tak. No więc właśnie kobiety w tych wszystkich społecznościach etnicznych, no to właśnie stawały się tymi szamankami. To do nich mężczyźni chodzili po jakieś odpowiedzi, po porady, po jakieś zrozumienie sytuacji. No i to wszystko niestety, jak kobiety uwierzyły w to, że okres menopauzy jest tym czasem, kiedy kobieta jest na tym bocznym torze, no bo już nie ma z niej pożytku, bo ona nie urodzi już dziecka, tak? No to niestety zdecydowana większość kobiet na świecie w to uwierzyła. Ale jeszcze chciałam dodać jedną rzecz, że właśnie wejście w okres menopauzy jest też cudowne, jeśli ma się obok siebie partnera, czy nawet jak się nie ma, ale ja już tutaj mówię o tej sferze seksualnej, no to odchodzi jeden z takich, ta sytuacja takiego nieoczekiwanego zajścia w ciążę, jak gdyby odchodzi. Nie mamy tego, nie boimy się tego, że zajdziemy w ciążę niechcianą, tak? Więc tutaj sfera seksualna absolutnie ewoluuje. Zmienia się, pogłębia się, rozszerza się, a wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas.
Bardzo pięknie. I tobie z całego serca dziękuję za te słowa, bo bardzo ważne jest, żeby to przekazać, żeby to odczarować, żeby przywrócić tą prawdę, żeby przywrócić to na właściwe miejsce. I słuchajcie, dlaczego? Może wszyscy myślą, że modne jest być wiecznie młodym i gonimy za tą młodością i za tą aparycją, a może właśnie zaakceptujmy siebie, pogódźmy się ze sobą i zróbmy teraz modę z tego, że pięknie po prostu dojrzewamy. Piękne słowa powiedziałaś i wszystko nam niesamowicie udostępniłaś i wytłumaczyłaś. Ja chciałabym tak sprecyzować w tym momencie, że Ania jest tak pełna życiodajnej energii i to prawdopodobnie właśnie przez to, że umie używać energetyzującego ruchu, którym jest właśnie taniec. Ja z mojej strony też mogę powiedzieć, że joga również daje bardzo dużo energii życiowej i ta energia wzrasta. I chyba jesteśmy takimi dwoma kobietami, które pokazują, jak możemy wznosić naszą energię życiową aż do wręcz wybuchów gorąca, które oczywiście że zaakceptujemy. Ale dzisiaj to aż tak było gorąco i tak było dużo energii, że najwyraźniej no, mój system tutaj lekko się zagrzał chyba od tego wszystkiego. Więc część tego nagrania, tej audycji, którą właśnie zrobiłyśmy, no niestety jest w formie podcastu, czyli dźwięku, za co przepraszamy, no ale jak najwyraźniej mój komputer się przegrzał z tego wszystkiego. Także postanowiłyśmy zostawić to w tej części, w jakiej to zostało nagrane, ponieważ no treść i treść i wiedza, którą Ania tutaj przekazuje i ta energia jest nie do powtórzenia. Więc chcemy zostawić to w ten sposób, a na koniec chciałyśmy Wam mimo wszystko pokazać jeszcze na żywo te uśmiechy i tą energię i tą radość i to spełnienie, którymi tryskamy i Was tym oczywiście zarażać. To tak, takie dokończenie. A jeszcze chciałam powiedzieć, Aniu, bo tak pięknie właśnie opowiadałaś o kobietach, o emocjach, a szczególnie o tych kobietach dojrzałych, które przechodzą menopauzę. I dowartościowałaś tą menopauzę i odczarowałaś menopauzę i tak trzeba robić, trzeba mieć dokładnie takie podejście do tego, trzeba w tym wszystkim posprzątać, przywrócić z powrotem na swoje miejsce i przywrócić tym kobietom ich miejsce, ich rolę. Zobaczcie, jak tak popatrzeć się na kanony piękności, które są w dzisiejszym świecie, czyli zawsze to będzie akcent sprowadzany na kobietę, która jest bardzo młoda, bardzo piękna, bardzo szczupła, ale gdy mamy taki kanon, gdy mamy taki symbol, taki wzorzec, no to jest to nieosiągalne. No i niestety 98% społeczeństwa i kobiet nie czuje się z takim symbolem najlepiej, no bo ja Wam szczerze powiem, że tak jak już mówiłam wcześniej, żeby taką okładkę magazynu zobaczyć taką piękną kobietę, młodą, szczupłą i cudowną, no to nad nią pracuje sztab ludzi, cała ekipa ludzi, tak? Mamy makijażystów, stylistów, fotografów, oświetlenie, no cuda tam są, ja wiem, bo w takich ekipach pracuję, a na koniec mamy jeszcze infografistów, którzy to wszystko wyretuszują, poprawią i w ogóle jest to doskonałość nieosiągalna. Jest to, słuchajcie, iluzja, tak? To jest iluzja, że postawiliśmy na piękno wzorzec, który jest nieosiągalny i nie jest prawdziwy. A czym jest tak naprawdę prawdziwe piękno? Aniu, ja przez 5 lat studiowałam koncept piękna i czym jest piękno w filozofii, bo studiowałam fotografię w Paryżu, więc trochę koło tego piękna popływaliśmy, ale tak naprawdę piękno to jest uczucie, tak? To jest to, jak my się czujemy. Czym, Aniu, dla ciebie jest piękno i piękno kobiety? No więc właśnie to, co powiedziałaś o tym sztabie ludzi, którzy pracują nad tym wizerunkiem, no to jest to takie dochodzenie do tej perfekcji, perfekcyjnego wyglądu, ale zewnętrznego. A ja uważam, że to piękno jest ukryte absolutnie w środku, niewidoczne, bo często kobieta może być naprawdę przepiękną istotą. Na zewnątrz, w środku może przy spotkaniu z nią nie emanować nic, co nas poruszy, co nas zachwyci. I to piękno właśnie to jest, czym jest dla mnie piękno kobiety?
Kobieta jest piękna dlatego, że ma w sobie przede wszystkim na tym planie pierwszym taki przymus, w cudzysłowie przymus kochania. My jesteśmy tak skonstruowane, że my pragniemy kochać i chcemy tą miłość dawać. Ciągle nasze życie jest tą miłością związane. Często kobiety naprawdę umieją tak pięknie ją wyrazić spojrzeniem. W oczach można dostrzec to niesamowite piękno, wewnętrzną mądrość. Może nas zachwycić uśmiech, który wywołuje w nas piękne uczucia. I wydaje mi się, że właśnie jak się zetkniemy z tą piękną kobietą i ona nas obdaruje tą swoją właśnie mądrością, tą kobiecością piękną, to niezależnie co ona będzie miała na zewnątrz, czy ona będzie miała siwe włosy, czy ona będzie miała zmarszczki, czy ona będzie stara, czy będzie młoda, to nie ma znaczenia. Ważne jest to, co jest w środku i czym ta kobieta emanuje, co ona sobą wnosi. Zresztą myślę, że to do każdego, tak samo i do mężczyzn się odnosi, tak, że ktoś może być piękny na zewnątrz, pusty w środku. Tam może być taka sytuacja, że z taką osobą się zetkniemy i o niczym z nią nie porozmawiamy, niczym ona nas nie zafascynuje. Wydaje mi się, że to taka... Wtedy mówimy o kimś, że ktoś jest piękny, bo musimy tą całość zobaczyć. To, w jaki sposób właśnie gestykuluje ta osoba, bo za gestykulacją, za tym, jak tą osobę widzimy fizycznie, to my czujemy też tą energię tej osoby. Czujemy od razu, czy to jest ciepła osoba, czy zimna, czy jest właśnie pełna energii, czy jest taka wysuszona emocjonalnie w środku. Więc wydaje mi się, że tutaj my przede wszystkim to piękno odbieramy tak na tym planie energetycznym, bo nawet najpiękniejsza kobieta, ona i tak przejdzie przez, ona nie pozostanie taka i on się nie zakonserwuje, ona musi przejść jakiś swój proces, tak? I uważam, że jeżeli kobieta ma takie poczucie, że im jest starsza, tym lepiej wygląda i tym lepiej się czuje ze sobą, to znaczy, że jest to coś najpiękniejszego, co ona w tym życiu zrobiła. Dokładnie. Cudownie. I zobaczcie, w tym świecie dążymy do jakiejś perfekcji wizerunku, tak? I tak zresztą jest wszystko ustawione na kult ego, na kult aparycji, na to, co jest zewnętrzne, na to, co jest powierzchowne. Zobacz, stworzono nawet, no nie wiem, no to już jest przekora chyba, Instagram. Co znaczy Instagram? Natychmiastowa gratyfikacja w dosłownym tłumaczeniu. Czyli jeżeli ja postuję jakieś swoje piękne zdjęcia, inni mnie tutaj grafitykują, tak? I czuję się wtedy... Właśnie spragnieni tego, żeby dostać tą informację. O, jesteś piękna, o, cudowna jesteś, tak? I po to to robimy. A Instagram nam tego nie zaspokoi, ani inny kolejny wynalazek, tak, jeśli my tego nie znajdziemy w sobie. Czyli jeżeli tak, my próbujemy się spełnić i dowartościować jako kobieta, stawiając na wzorzec młodości i piękna, który przemija, bo zawsze przemija, akurat młodości. Tak, zewnętrznie. I zewnętrzna młodość, tak, zewnętrzna młodość i takie piękno dzisiejszego wzorca piękna oczywiście zawsze przemija, bo nabieramy, to jest zmienne, wszystko jest zmienne i wszystko się zmienia. Jeżeli na to stawiamy, to zawsze prędzej czy później będziemy z tego powodu cierpieć, tak? Więc to jest niewłaściwy wzorzec spełnienia się w tym kierunku. Owszem, można być pięknym, ale nikt nie jest doskonały, nikt nie będzie perfekcyjny. Słuchajcie, możemy być spełnione, ale nie szukajmy tej jakiejś abstrakcyjnej perfekcji, to jest po prostu niemożliwe, tak? To jest, zawsze mamy czy jakiś kawałek zęba krzywego, czy cokolwiek. Nie róbmy z tego kompleksów, to są zewnętrzne rzeczy, które są i tak zmienne i akceptujmy po prostu siebie, prawda? Oczywiście, bo jeżeli dążymy do perfekcji i ciągle jesteśmy niespełnione, to wydatkujemy na to tyle energii życiowej, życiodajnej, że to jest straszne. A dzięki tej życiodajnej energii możemy być piękne. Dokładnie. Możemy się dokonywać i możemy tym emanować. Czyli możemy powiedzieć, że właśnie też piękną kobietę czy pięknego człowieka cechuje właśnie jego energia taka
Taka piękna, życiowa, życiodajna, wysoka energia i też taka bijąca od tej osoby mądrość. Mówi się często, że ludzie nie pamiętają, jak my wyglądaliśmy, ale ludzie pamiętają, jak się z nami czuli. Czyli jeżeli emanujemy tą piękną od środka, bo to kultywujemy w sobie, piękno możemy kultywować wiecznie, niezmiennie w sobie, właśnie przez tą pogodę ducha chociażby, przez akceptację i taką zdrową miłość do siebie, to będzie to piękno emanować na zewnątrz i będą się ludzie przy nas dobrze czuć i my się będziemy dobrze czuć, prawda? I to jest właśnie uczucie, ta energia, to jest to prawdziwe piękno, jak my się z tym czujemy. Bo my się też właśnie tym wzajemnie karmimy. Jeśli wchodzi do pomieszczenia osoba właśnie, która jest bardzo pozytywna, która ma dużo energii, radości w sobie, to nie ma szans, żeby to się innym nie udzieliło. Tak? Więc tutaj wydaje mi się, że tak ładnie powiedziałaś, że i tak też stwierdziłam po Twoich słowach, że właśnie to jest takie wzajemne dzielenie się sobą i wtedy się najlepiej czujemy, najbezpieczniej przy takiej osobie, właśnie przy takiej osobie bezpiecznie czujemy, mamy to zaufanie, to jest wspaniale. Tak? Kultywujmy i wspomagajmy kobiety w tym, żeby czuły się szczęśliwe w sobie i żeby to nie było tylko takie właśnie szczęście, które bierze się od zewnątrz, tylko stwarzajmy warunki, żeby to szczęście mogło się w nich pielęgnować, bo mówi się, ja potwierdzam, szczęśliwa kobieta, szczęśliwy dom, szczęśliwe kobiety, szczęśliwe społeczeństwo. Wszystkie kobiety. Tak. Aniu, przepięknie opowiedziałaś o kobietach, szczególnie w Twoim wieku, które najbardziej potrzebują takich słów i najbardziej potrzebują tego wzmocnienia, ponieważ zostały bardzo, bardzo zaniedbane, z czym ja się nie zgadzam. Wiele takich kobiet do mnie pisze, właśnie skarżą się na swoje symptomy, na swoje dolegliwości, na swój wygląd, na swoje choroby, a tak naprawdę można to wszystko odczarować, tak jak Ty i Marek właśnie to robicie. Wszystko to przywracacie z powrotem na swoje miejsce, tak jak to powinno wyglądać. Te panie powinny znać swoją wartość, znać swoją moc i powinny wykorzystywać te symptomy i swoje emocje, uczyć się właśnie zdrowego wyrażania emocji do tego, żeby stwarzać ten świat trochę lepszym. To my też mamy w tym naszą rolę, a nie właśnie tłumić to w sobie i mówić, że to jest niewłaściwe. No niestety, wiele pięknych wzorców i wartości zostało skradzionych i zdeformowanych, a my no teraz wykonujemy tą pracę, żeby tutaj posprzątać i przywrócić to na właściwe miejsce. I zróbmy taki trend z tego, że kobieta jest piękna i emanuje tym pięknem i jest modna, właśnie taka, że tryska z niej szczęśliwa energia, że się z nią dobrze czujemy, że akceptuje siebie, że potrafi kochać siebie, że zna swoją wartość i swoje znaczenie i potrafi być pogodzona ze sobą i być w tym wszystkim naturalna. Zobacz, ty i ja, my też mamy co roku kolejną świeczkę na naszym torcie urodzinowym i jak najbardziej nie robimy z tego tragedii, a mogę wam szczerze powiedzieć, jeśli o mnie chodzi, ja wolę siebie dzisiaj, niż jak miałam tych świeczek mniej i kiedyś sterylizowałam. Ja mam tak samo i myślę że to jest ta reguła też, że wtedy, kiedy miałyśmy te 30 lat, 4, też się na pewno dobrze czułyśmy, ale później każdy rok te doświadczenia, które nas też zmieniają, wprowadzają zmiany do życia, powodują to, że my gdzieś cały czas się dobrze czujemy. Jak patrzymy wstecz, to mówimy, nie, no wolimy tą dzisiejszą siebie, bo chociażby przez te doświadczenia, przez te przeżycia piękne, zwłaszcza piękne, bo jeśli się zdarzają jakieś przykre, no to trzeba sobie powiedzieć, były, minęły, przytulam siebie tamtą, z tamtego czasu, ale idę dalej, tak? Nie zatrzymuję się nad tym, czy przy tym. I myślę, że to jest ta droga do tego, co właśnie powiedziałaś. Dziękuję Ci za to, Aniu. Jeśli o mnie chodzi, w życiu nie chciałabym wrócić do mojej dwudziestki. Męczyli się wszyscy ze mną i męczyłam się sama ze sobą. Zdecydowanie wolę siebie dzisiaj i nie chcę się w życiu cofnąć nawet dla ceny tej młodości, ale zobaczcie, możemy pięknie właśnie wchodzić w wiek,
ale warunkiem jest na to zaakceptowanie i przestać fokusować na tych ilości świeczki, a właśnie zająć się tak zdrowo sobą, tak ładnie po prostu sobą i dzielić się, tak jak mówisz, wy dzielicie się sobą, waszą wiedzą i tą atmosferą, którą wprowadzacie. Ja staram się robić też to samo i oczywiście jest to wieczna praca i cały czas zdobywamy dalej tą wiedzę i tą dojrzałość i każda kobieta może to robić. Oczywiście i to jest piękne, że ta droga ma się nie kończyć, że to nie ma być tak, że my dochodzimy do jakiegoś punktu dorosłości i o, ja już teraz jestem jaka jestem, już się nie zmienię, bo już mam tyle lat, na wszystko jest za późno. Nie, absolutnie to jest fałszywa droga, tak? Gdzieś tam zaobserwowana, gdzieś przyjęta. Absolutnie to jest cudowne takie poczucie, że nadal mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia. Nadal mamy mnóstwo uczuć do dania, do podzielenia się. To jest cudowne. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w moim życiu było tak, że no ja już wszystko zrobiłam, no to co? No tak wszystko zrobiłam, no to zmieniam wymiar, tak? Po co tutaj mam być dalej? A to jest ten czas, żeby właśnie tymi zdobytymi doświadczeniami i mądrością dzielić się, inspirować. To się nie robi z miejsca, tak? Nie mamy tej samej dojrzałości, tych samych doświadczeń, jak mamy 20 lat, a jak mamy teraz. I właśnie można to wykorzystywać i dalej już z tym podejściem wchodzić w nowe doświadczenia, w nowe projekty. I jak najbardziej jest mnóstwo do zrobienia, a teraz już na innym zupełnie fundamencie. I do tego coś przepięknego powiedziałaś, że kobieta w tym czasie, po tych wszystkich doświadczeniach, ona właśnie już wchodzi w tą swoją ogromną intuicję, tak, że ona już jest, może dojść nawet do takiej wszechwiedzy, kiedy zacznie polegać na sobie, zacznie wczuwać się w siebie, nauczy się tego wszystkiego, do tego potrzeba właśnie czasu i przejścia tych wszystkich etapów i to jest czas, żeby ona właśnie zaczęła wykonywać tą rolę, do której jest stworzona, a nie się wycofywała. Dokładnie tak. Absolutnie się zgadzam. Aniu, czy od siebie mogłabyś jeszcze coś powiedzieć dla kobiet, dla pań? Jakieś rady, twoje odczucia, twoje spojrzenie, żeby się dalej dobrze czuły, żeby wiedziały, co mają robić, żeby wiedziały, w którym kierunku mają się patrzeć? No to ja bym tak na podsumowanie powiedziała, że po pierwsze, żeby, tak jak mówiłam wcześniej, zostawiły przeszłość, skupiły się na dniu dzisiejszym i na tym, co może dana kobieta zrobić w przyszłości, czy w kolejnych dniach. To taki najkrótszym czasie, nie robić dalekosiężnych planów, bo dzisiaj, jak wiemy, jedna historia, która się zadzieje na świecie, tak jak 2 lata temu się zadziała, wywróciła życie do góry nogami nasze. Więc ten najbliższy czas, co mogę zrobić, żeby wreszcie w swoim własnym ciele i w swoim własnym domu poczuć się cudownie, pogodzić się z nią, bo ona na nas wpłynęła, bo dzięki tej przeszłości, temu co przeżyłyśmy, jesteśmy dzisiaj w takim punkcie, a nie innym. Tylko możemy wyciągać wnioski i coś albo naprawiać, tak, albo zostawiać, jeśli uznamy, że jest to piękne. Znaleźć swoją pasję, w której się można zrealizować, gdzie po trudach na przykład pracy, bo nieraz wykonujemy taką pracę, że ona nam nie daje tej satysfakcji, że to nie jest nasza droga, ale wracając do domu, wiedząc, że mogę kolejne godziny poświęcić na coś, co kocham, co mi sprawi przyjemność, no to po prostu znaleźć taką rzecz, bo to też da nam szczęście, a jednocześnie nas, tak jak mówiłam, skupi nas, wyciszy, uspokoi, zrelaksuje, zharmonizuje, zrobi tysiące różnych rzeczy. Żeby też kobiety dążyły do tego, żeby były właśnie, myślę, że wszyscy ludzie, żebyśmy byli autentyczni, tacy, jacy jesteśmy, bo jeśli my zaczniemy być autentyczni, to znaczy, że się w końcu polubiliśmy, że w końcu nasze jakieś kompleksy czy jakiś nasz wstyd odszedł. My po prostu się dobrze ze sobą czujemy w każdej sytuacji,
ta autentyczność jest bardzo ważna, bo tak jak też mówiłyśmy wcześniej, zakładanie masek nas napina, nie jesteśmy wtedy do końca sobą, więc też wydatkujemy tą energię życiodajną. Znaleźć czas dla siebie, swoją przestrzeń, że niezależnie od tego, jak wygląda nasze życie, no znaleźć sobie takie miejsce i taki czas, ogłosić to swojej rodzinie, że ja potrzebuję teraz dla siebie 2 godziny, godzinę, ile tylko zechcecie czasu i w tym czasie robić to, co lubię, to, co poprawia mi nastrój. No i dużo tańczcie. Właśnie pasją Ani jest taniec. Co będziecie bardziej szczęśliwe, bo się oczyścicie z tych przeżyć, emocji, nasączycie się przepiękną muzyką, ona wam będzie potem cały czas nie tylko w głowie, ale i w duszy grała, więc to też jest piękne, żeby gdzieś ta piękna muzyka, którą kochamy, żeby też była w naszej przestrzeni, bo my często szybko włączamy telewizor, radio, komputer i gdzieś myślimy, ale włączajmy sobie właśnie tą muzykę, która też nas uspokoi, która spowoduje, że nagle poczujemy się lekko, przyjemnie. No, to jest najpierwotniejsza taka terapia na naszej matce Ziemi. Nic nie robiono, nie chodzono do terapeuty, po prostu tańczono, więc tańczmy. To jest, Aniu, twoja pasja i obiecuję, że nagramy jeszcze audycję z tobą na temat tańca właśnie. Pójdziemy już dalej w detale, a tą audycję chciałyśmy po prostu tak zadedykować, żeby wzmocnić i dowartościować kobiety. Nie bardzo lubię tutaj to słowo dowartościowanie. Mówimy o tej wartości, ponieważ no, stara się odbierać pewne znaczenie kobietom, szczególnie tym już bardziej dojrzalszym paniom, z czym my się absolutnie nie zgadzamy, ale pamiętajmy o tym, że kiedy my szukamy tego udowodnienia sobie naszej wartości przez nasz wygląd, czy nawet przez jakieś spełnienie, to nie do końca jest to dobre, właściwy zamysł, ponieważ kobieta, tak jak człowiek, jego wartość jest bezcenna z racji tego, że jest po prostu człowiekiem i my już nic nie musimy udowadniać. A jeśli coś robimy w tym kierunku, żeby czuć się lepiej, właśnie szukamy różnych form ekspresji i spełnienia, tym lepiej. Ja uważam, że my zawsze będziemy dążyć do spełnienia, czy na polu profesjonalnym, czy na polu partnerskim, czy jako kobieta, ale ja bym tutaj postawiła może na taką wartość czas. Dawać sobie ten czas, żeby szukać swoich talentów, pielęgnować siebie, mieć czas na wczucie się w nasze wnętrze, tak? Bo to tam dzieje się to, na czym kobieta powinna się skupić, na swojej intuicji i na tym polegać, więc może bardziej tutaj zainwestować, niż zwracać uwagę na takie rzeczy, które przemijają i nigdy tak czy inaczej nie dadzą nam żadnej satysfakcji. Tak, Agnieszko. Tak. Dziękuję, Aniu. Ale pięknie sobie rozmawiamy. Aniu, chciałabym jeszcze ciebie się zapytać o artoterapię, ponieważ jeżeli mówisz, że wy zajmujecie się właśnie terapią zajęciową, ale w skład tego też wchodzi artoterapia i takie robicie warsztaty, żeby pomóc osobom odnajdywać ich talenty, to co lubią robić, w czym mogą się spełniać i o czym w tym naprawdę chodzi, to jest o takie zatrzymanie się, tak? Takie skupienie, czyli taka forma ujarzmienia i naszych emocji, i naszych myśli, umysłu, żeby po prostu w tu i teraz się zatrzymać i używać pewnej formy kreacji, bo wszystko to jest po prostu robienie czegoś, czynienie czegoś. I tutaj ja się spotkałam na przykład z artoterapią właśnie w Paryżu na moich studiach. Studiowałam fotografię i używaliśmy fotografii jako właśnie takiego narzędzia do terapii, do wspomagania ludzi w ich na przykład problemach emocjonalnych czy problemami z umysłem w sensie, że na przykład była za duża burza myśli, umysł, który cały czas strajkotał i osoba nie była w stanie się skoncentrować i skupić, to często właśnie używaliśmy tutaj fotografii, no bo nie trzeba mieć żadnego większego talentu, każdy ma czy telefon, czy jakiś mały aparat
i może na chwilę użyć tego narzędzia, żeby zatrzymać się. I nic tak nie zatrzymuje chwili i nie stój teraz jak fotografia, prawda? Ja sama z własnego doświadczenia muszę Wam powiedzieć, że stałam się fotografem, ale przez to, że co wzmocniło we mnie w życiu to, że jestem fotografem, to właśnie ta umiejętność skupienia się, umiejętność koncentracji, umiejętność zaobserwowania detali. I to jest właśnie to, co próbujemy zrobić w terapii zajęciowej czy w artoterapii, czyli skoncentrowanie, skupienie, zatrzymanie i właśnie pewna forma kreacji, żeby zatrzymać umysł, tak? No i do tego my kreujemy, tak? A my jesteśmy kreatorami. Oczywiście, ale skupiamy się wtedy też na pięknie, tak? Bo zwykle uchwycamy jakąś piękną chwilę. Kolory na przykład nas mogą zainspirować, jakieś piękne niebo, niesamowite kolory ma. To jest absolutnie arteterapia. Tak, i ja osobiście spotykałam osoby, które zachęcałam do tego, organizowaliśmy grupy, wychodziliśmy w plenery z aparatami do ogrodów botanicznych, czy uczyliśmy się fotografii i widziałam, jaki ma to impact na ich samopoczucie. Czyli jakakolwiek forma używania jakiejś sztuki, może to być jak najbardziej amatorskie, daje nam właśnie takie benefity, że raz jako kreator życia coś kreujemy, więc jesteśmy w tym ruchu, a dwa, że całkowicie uspokaja to nasz umysł i zatrzymuje nas w tej chwili i dostrzegamy piękno tam, gdzie wydawałoby się, że go nie ma, w prostych, pięknych, dojrzałych, mądrych rzeczach, tak, istotach. I to jeszcze wywołuje naszą radość, tak, że jak się zatrzymamy nad zdjęciem, nawet jak mamy zdjęcia sprzed iluś lat, no one też wywołują różnego rodzaju wspomnienia, przeżycia. Jeżeli to było zdjęcie, które zrobiliśmy w momencie, kiedy byliśmy szczęśliwi, no to na pewno jeszcze dostarczy nam właśnie tej radości. Przypomni się nam coś, co było piękne. Także fotografia, oczywiście zdjęcia są przepiękną sprawą i absolutnie uważam, że właśnie ktoś jak nie wie, co może zrobić, no to może poszukiwać w różnych sferach. Ja uważam, że nawet pielęgnacja i organizacja taka architektoniczna ogrodu na przykład również jest no, pewną sztuką, tak? I też staje się terapią, bo zwłaszcza, że wtedy jeszcze mamy ten kontakt z ziemią, więc jeszcze bardziej się uziemiamy, tak? Łączymy się z tym miejscem, w którym jesteśmy, więc to też jest piękne. Naprawdę jest tyle rzeczy. Uważam, że na pewno panie, mam nadzieję, że za jakiś czas będą pisały, mówiły, że znalazły coś, co jest ich pasją. I właśnie w tym momencie, w tym etapie życia, kiedy panie już mają więcej tego czasu i mogą go poświęcić więcej dla siebie, mogłyby używać właśnie jakiejś formy artoterapii, czyli sztuki, terapia sztuką, do tego, żeby się wyrazić i dalej spełniać, iść w jakimś kierunku, który dalej poznajemy i pchamy dalej. I na pewno miałaś do czynienia z takimi paniami czy ludźmi, którzy najpierw zaczynali od terapii zajęciowej, czyli na przykład, nie wiem, uczyli się gotowania, tak? I podczas tego gotowania chodziło o to, żeby zatrzymać umysł i na czymś się skupić, skoncentrować, a później na przykład zaczęli tworzyć piękne torty urodzinowe, wręcz prawdziwą sztukę, prawda? Bo tak pchnęli dalej to zajęcie. Oczywiście, że tak. To czasami ktoś właśnie może odnaleźć się w takim zadaniu i ludzie naprawdę tworzą dzieła sztuki, jeśli chodzi o, tak jak mówisz, no torty to już w ogóle. Interesuje się w ogóle, jak ktoś coś, cokolwiek robi, to dla mnie to jest pasjonujące, oglądać to, co ktoś stworzył, a to jak gdyby nie ma końca, to jest cudowne, że to się nigdy, ta twórczość, ona się nigdy nie kończy, ona ciągle się rozszerza, ciągle możemy się w tej kwestii rozwijać i to jest niezwykłe. I po to się to robi właśnie, po to jesteśmy twórcami, żeby nie ulegać dyktaturze naszego umysłu i naszych rozhuśtanych emocji, tylko jest to właśnie narzędzie, które nas zawsze przywróci do tego, co jest egzystencją i rzeczywistością. Kiedy żyjemy w takich czasach chaotycznych, że nie wiemy, co jest prawdą, to może być nasza kotwica. Bo to, że ja w tej chwili uprawiam ogródek, czy gotuję piękne ciasto,
czy robię jakieś zdjęcia, czy piszę poemat, to jest właśnie czysta egzystencja, absolutna prawda. To jest rzeczywistość. Tak, i to wprowadza ten stan równowagi, bo tak jak mówisz, że teraz mamy tą huśtawkę, tak, słyszymy rzeczy tak często sprzeczne ze sobą, no, że tylko można zwariować, jakby człowiek się tylko na tym skupiał. A nasz umysł, no, jest głodny takich informacji, więc on lubi roztrząsać, no bo gdzieś jest to też czasami pewnego rodzaju ucieczka od nas samych, tak, żeby nie zagłębić się w siebie, żeby nie nauczyć się być ze sobą i być szczęśliwym. My często też uciekamy w ten sposób od siebie, no, zaśmiecając gdzieś właśnie tą swoją głowę rzeczami zbędnymi, no bo niezależnie co się dzieje, nie ma znaczenia, co kto zrobi. To jest bardzo takie ważne zdanie, które Marek kiedyś powiedział i absolutnie się z nim zgadzam. Nieważne jest, co ktoś inny zrobił, nawet w stosunku do nas. Najważniejsze jest to, jak ja na to zareagowałam. Tak? Bo ktoś, wiadomo, stykamy się z różnymi ludźmi, sytuacjami, możemy od razu się poczuć urażeni na przykład, ale no, to my właśnie decydujemy, jak my się w tym momencie czujemy. Tak? Jeżeli ktoś nazwie nas na przykład, a ty jesteś już starą babą na bocznym torze, tak, ty już tam, no więc ważne jest, jak ja się z tym zdaniem poczuję. Tak? No ja bym się gromko zaśmiała. Znam młodych ludzi, którzy nie mają energii, tak, bo gdzieś utknęli w jakimś obszarze swojego życia i oni w ogóle nie mają tej życiowej energii, tak? Trzeba ich tak popychać, pokazać, to oni po prostu wykonają pewne rzeczy, a ich jakby w środku nie ma. I to absolutnie nie ma znaczenia wiek, tak? Tak, to prawdziwe życie to jest to, co emanuje ze środeczka, ta energia życiowa, która witalność, żywotność, życiodajność, która jest w nas. No właśnie, i kobieta jest taką kapłanką życia i też kreatorką. I zobaczcie, ile form, najróżniejszych form kreacji, ile mamy narzędzi do tego, żebyśmy się wyrażali jako człowiek, jako kobieta i wzbogacali to doświadczenie życiowe, a my w naszej naturze jesteśmy twórcami, jesteśmy kreatorami. I wszystko, co robimy właśnie, to jest takie proaktywne, protwórcze, jeżeli właśnie uczymy się nowych rzeczy i możemy tworzyć coś, tak? Po prostu tworzyć, tworzenie. To jest cudowna ekspresja roli człowieka i nasza naturalna. I wtedy też, ja bym tak jeszcze dodała, my tworzymy swój mikroświat, bo my nie, żyjąc tak w tym świecie, na wiele rzeczy nie mamy wpływu, tak indywidualnie, tak? Że nie zmienimy, na przykład ja nie zmienię osobiście, nie wiem, naszego rządu, prawda? Zrobię tego. Ale tworząc ten swój mikroświat, w którym czujemy się cudownie, to tą energią emanując, my się łączymy z innymi osobami, które też mają swój cudowny mikroświat, są zrealizowane, są szczęśliwe, nie interesują się życiem drugiego człowieka, nie obmawiają tego drugiego człowieka, nie doszukują się u innych czegoś, tak? To tworząc te cudowne mikroświaty, my stworzymy naprawdę, to tak jak no, ta jedna kropla światła, to była jedna kropla światła rozświetli ocean ciemności. To tak, właśnie tak. My, jeszcze łącząc się, tak, no mamy wtedy większą zdecydowanie moc na to, żeby ten świat przemienić, żeby jednak ta rola kobiety naprawdę została uszanowana, żeby każdy mężczyzna po prostu kobietę szanował, chociażby z tego względu, że każdy z nich ma matkę. Więc dla każdego mężczyzny kobieta powinna być tą no może święta to za duże słowo, ale naprawdę powinna być bardzo szanowana i szanowana, doceniana oczywiście i jak gdyby no, uważam, że to jest też bardzo ważne tutaj, jeśli słuchają nas też mężczyźni, no to też do nich takie zdanie, że pamiętajcie, każdy urodził się z kobiety i my, i wy.
I dlatego kobiety z tej racji są niezwykłe, są też są po prostu cudowne, tak jak i mężczyźni, tylko każdy z nas ma inne zadania i inną taką strukturę i każdy jest od czegoś innego, ale wzajemnie mamy się naprawdę wspaniale ze sobą czuć. I wzajemnie się dopełnimy. O, szacunku tutaj nie zabraża. Tak, trzeba mieć szacunek, docenienie dla kobiety. Dobrze, a dla pań, nasze kochane panie, pielęgnujmy nasze uczucia, żebyśmy się dobrze czuły. Najpierw same ze sobą, no i z innymi, i żeby inni się czuli dobrze z nami. I pielęgnujmy właśnie te nasze mikroświaty, jak takie nasze małe ogrody, żeby zakwitły bujną, piękną łąką i połączyły się razem, tak aby ten świat stał się lepszy dla nas wszystkich. Tak, to też moje życzenie. Mamy takie życzenie i dlatego to robimy. I moje drogie panie, no co możemy powiedzieć więcej na koniec, jak właśnie mówcie o sobie dobrze, myślcie o sobie dobrze, postępujcie ze sobą dobrze i dbajcie o siebie. Odkręćcie te wszystkie fałszywe przekonania, programy i zacznijcie myśleć właśnie w ten sposób, ten, który was wzmacnia i który wam oddaje prawdziwą cześć, hołd, szacunek i wartość. Tak, dziękuję serdecznie. Bardzo było mi miło. Jeśli się spotkamy następnym razem, no to właśnie opowiem o tańcu, o tym, jak on mnie zmienił, jak mi pomógł, jak pomaga nadal. I jak wiele. To jest ogromne, ogromne narzędzie taniec i coraz więcej o tym słyszymy. Taka naturalna, wrodzona ekspresja, której człowiek może używać. I chcielibyśmy poznać więcej detali. Twoja wielka pasja, tak jak mówiłaś, która ciebie zmieniła, ciebie przemieniła, to jest transformacja. Ten ruch jest bardzo ważny, to oddziałuje zarówno zewnętrznie, jak i nasz układ hormonalny, na naszą odporność, znowu podnosi naszą energię życiową, pomaga zrównoważyć nasze emocje. Oczywiście. Bez ruchu nie ma życia. Tak. Jeżeli nie ma ruchu, to po prostu jezioro stoi. Wiemy, czym jest absolutny bezruch, więc nie chcemy być tacy za życia. Być tą rzeką, która non stop płynie. Nie ma początku, nie ma końca, po prostu płynie. Mija to, co złe, zatrzymuje się na chwilkę nad tym, co wspaniałe, i płynie dalej. Na koniec jeszcze chciałabym podkreślić takie ważne słowa. Właśnie kobieta kojarzy się z tym, że jest bardzo emocjonalna, ponieważ my jesteśmy bardzo uczuciowe, jesteśmy bardziej wrażliwe, ponieważ mamy właśnie polegać na tej naszej intuicji i intuicyjnie odbierać świat i wszystko, co nas otacza, ale kiedy mamy właśnie te już takie emocje ekstremalne, jak mówiłyśmy, że albo nie wyrażamy zupełnie siebie i w sobie wszystko dusimy, albo w drugą stronę mamy wybuchy złości czy histerii, to powiedziałaś, żeby tak nauczyć się postępować ze swoimi emocjami, tak nauczyć się, bo trzeba się uczyć z nimi radzić, żeby nie krzywdzić siebie i nie krzywdzić nikogo innego. W taki mądry, dojrzały sposób i wiele pięknych treści i inspiracji nam tutaj przekazałaś w tej audycji, za które ci, Aniu, bardzo dziękuję. Także następnym razem rozmawiamy jeszcze o tańcu, będą następne nasze spotkania, miejmy nadzieję, że już bez żadnych technicznych zakłóceń, a ja jeszcze z całego serca ci za to dziękuję, za to, co robisz. I na koniec jeszcze chciałabym powiedzieć, że razem z Markiem organizujecie różne warsztaty, więc wszystkie informacje są, prawda, na stronie, bo ty robisz wspólne warsztaty z Markiem, marektaran.pl, a wy teraz wyjeżdżacie do Francji, będziecie kroczyć, z tego co wiem, drogą symbolu Marii Magdaleny i stamtąd się z wami połączymy na festiwalu w Chicago. No właśnie, tutaj mam nadzieję, że wszystko nas będzie wspierać, żeby to połączenie było dobre. Na pewno z pięknego miejsca, bardzo ważnego, ponieważ teraz też się dzieją rzeczy trudne i jak gdyby jest tak ogromny chaos i próba jakby
takiego no gdzieś zawładnięcia nami jeszcze bardziej, no to my tam jedziemy, żeby po prostu no właśnie, zrobić dużo pięknego, znaczy tak będziemy się starać, nie wiem, czy na ile to nam się uda, ale z taką intencją właśnie dla świata, dlatego, żeby to, co piękne w końcu zaczęło tutaj egzystować na tej planecie, żebyśmy my, kobiety, właśnie odnalazły to swoje miejsce i żebyśmy naprawdę były spełnione ze swoimi mężczyznami, żeby działo się wszystko to, co najpiękniejsze i najlepsze dla człowieka, więc taka jest nasza intencja, w takich miejscach będziemy. Natomiast ja jeszcze chciałam powiedzieć, że ta strona marekteran.pl jest taka bardziej stabilna, zdecydowanie więcej rzeczy się dzieje na Marek Taran Official na Facebooku, no u mnie Anna Taran na Facebooku, ale to raczej jest taki prywatny profil. Także tam zapraszam, bo tam na bieżąco jak gdyby najłatwiej jest nam rzucać takie rzeczy, żeby no coś powiedzieć, coś przekazać, o czymś poinformować, to właśnie tam zapraszamy. Czyli łączymy się na bieżąco z Wami na Facebooku Anna Taran i Marek Taran. Tak. I będziemy w kontakcie, życzymy Wam udanej podróży. To jest cudowna Dziękuję. Intencja, dołączamy się do niej. A my na pewno się postaramy, żeby transmisja też się odbyła i wszystko będzie dobrze. Aniu, dziękuję Ci. Bądź cały czas takim pięknym przykładem, inspiracją dla naszych pań, jak mamy właśnie postępować z naszym wiekiem i wchodzić w głębie tego życia, być sobą i cieszyć się życiem. To jest najważniejsze. Jeszcze raz Ci dziękuję za to, co robisz i jaka jesteś. Z wzajemnością, bo również jesteś niezwykłą, piękną, przepiękną kobietą. Także bardzo się cieszę, że Cię mogłam poznać. To jest dziękuję. Wielką wzajemnością, Aniu, bardzo dziękuję, ale jak widzicie, piękno nie jest tylko zewnętrzne, to jest wszystko, co jest dookoła i to tak ma być. Każdy jest unikalny, każdy jest inny, nikt nie będzie taki jak my, ale zaczerpmy trochę tej inspiracji, głównie tej energii, tak? Tej energii, niech idzie w świat i niech rozświetla i zaraża innych, po to, żebyśmy się nawzajem do siebie uśmiechali. Żebyśmy się dobrze czuli tu właśnie na ziemi. Dziękuję. Dziękuję, Aniu. Dziękujemy, kochani.